Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Beata Rydzińska i jestem autorką bloga Moda na Biono i tradycyjnie przychodzę pokazać Wam, nad czym obecnie pracuję, więc wykończyłam szydełkową serweteczkę z czarnego kordonka, no i troszkę tak waham się, czy mam takie troszeczkę opory, żeby usiąść i zacząć nagrywać tutorial, dlatego że zdaję sobie sprawę z ogromu pracy, która no będzie tutaj potrzebna, więc zastanawiam się, czy po prostu nie zrobię tylko rozpiski wzoru i wrzucę na bloga Moda na Bio, więc jeżeli no podoba Wam się ten wzór i chcielibyście, żebym jednak nagrała tutorial, jeżeli moglibyście napisać w komentarzach, czy mam po prostu siadać do tej no dość syzyfowej pracy. Niemniej właśnie wzór docelowo serweteczka wygląda w ten sposób. Kolejna rzecz, którą przerobiłam, czyli właśnie przerabiam o takie kwiatki wielowarstwowe i docelowo właśnie mam przerobione, no jestem na tym etapie dzisiaj, o dwie takie połówki, teraz po prostu połączę je, no to jeszcze nie jest tych samych rozmiarów, jeszcze mam dwa okrążenia do zrobienia, ale właśnie to są takie warstwowe wzory, tutaj pokazuję od lewej strony, gdzie właśnie z przodu mamy kilka warstw, ale z tyłu są szkielety dla przerobienia, dla zaczepienia tych warstw, więc taki bardzo fajny wzór, który można wykorzystać, ja tak sobie właśnie myślę, do przerobienia takiej okrągłej torebeczki, tutaj mam jeszcze w różnych rozwiązaniach kolorystycznych, testowałam ten wzór, więc moja Milusińska, która lubi kolor niebieski, dla niej przygotowuję taką właśnie torebeczkę w formie kółka, ale w formie okrągłej, ale z przewagą koloru niebieskiego. No i dorabiam jeszcze paseczek wykorzystujące tak zwane Tunisian Slip Stitch. To są takie fajne oczka, które mają taką bardziej zbitą strukturę. To są szydełkowe oczka, ale troszkę przypominając swoją strukturą oczka na drutach i to się fajnie nadaje na pasek do torebki, więc właśnie jestem w trakcie dorabiania. No i docelowo to ma wyglądać w ten sposób. No, jeszcze nie wygląda w żaden sposób, ale docelowo ma dać właśnie torebeczkę. No i tutaj taki malutki wzór, który myślę, że stworzę szybciutki tutorial, czyli taka serweteczka, o podstaweczka pod filiżaneczkę. No i jeżeli chodzi o lektura, którą czytam właśnie, Świat według Amazona, czyli po książce, którą czytałam ostatnio na temat takiej pracy zapewniającej, że tak powiem, wacikowe życie, czy życie na wacikach, a teraz system Amazona, czyli no, system, który po prostu bierze nowe osoby, młode, zmotywowane, wypluwa po jakimś czasie i bierze kolejny, no po to, żeby utrzymać taki no wręcz morderczy rytm pracy. Tak więc nie wiem, nigdy nie pracowałam w Amazonie, natomiast korzystam z Amazona jako z firmy, z której zamawiamy pewne produkty, no ale muszę powiedzieć, że ta książka tak troszeczkę pokazując drugą stronę dekoracji, jak to wygląda od strony właśnie pracownika. Owszem, zasadą Amazona jest to, że klient jest naszym panem i rzeczywiście jako klient jestem z Amazona bardzo zadowolona, dlatego że no po prostu no, wysyłka się odbywa mega szybko, natomiast właśnie teraz patrząc od strony tego, co się dzieje z drugiej strony, czyli od jakim kosztem jest ten komfort klienta Amazonu, czyli to, że można, mając opcję Prime, można właściwie w ciągu jednego czy dwóch dni otrzymać zamówioną rzecz i nie trzeba się fatygować do sklepu, to przychodzi, jeżeli się nie podoba, można odesłać, ale to wszystko jest okupione kosztem no, dość ciężkiej pracy pracowników, w dość nerwowej atmosferze, pod dużą presją, tak więc właśnie, no właśnie, wielkie imperia, które budują swoją potęgę, no a my jesteśmy takimi małymi trybikami w tej wielkiej maszynie. Po książce, którą ostatnio czytałam na temat pracy takiej dorywczej, na temat tego, jak się zmienia nasz rynek pracy, jak się zmienia, przynajmniej tutaj patrząc z perspektywy francuskiej, bo ponieważ nasza złotówka jest dość, że tak powiem, pozwala nam fajnie eksportować, mamy jeszcze przemysł, mamy produkcję, mamy różne takie właśnie. Jesteśmy, no nie powiem, nie jestem ekonomistą, jesteśmy taką bazą produkcyjną Europy, takimi troszeczkę Chinami Europy, które produkują różne produkty, więc to troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, natomiast w krajach zachodnich, no wielu tutaj we Francji, w wielu regionach po prostu no, są problemy z bezrobociem, czy problemy z tym, że trzeba bardzo, bardzo daleko jeździć do po to, żeby po prostu dotrzeć do miejsca pracy, ponieważ no, nastąpiło takie odprzemysłowienie, czyli no, kolejne produkcje przemysłowe przenosiły się do innych krajów o mniejszej, o tańszej sile roboczej, więc te wszystkie dawne zagłębia przemysłowe we Francji, w których no, dzisiaj nie ma
Nie ma tych dawnych zakładów, do które wcześniej ściągnęły właśnie do tych regionów, które wcześniej ściągały do tych regionów właśnie ludność. Teraz właśnie merowie tych miasteczek starają się przeciągnąć właśnie wielkie platformy do pakowania typu Amazon, no bo to daje jakieś zatrudnienie, ale to jest zatrudnienie takie troszeczkę wacikowe, szczególnie dla po prostu dla pracowników. No i docelowo pan Jeff Bezos chciałby zastąpić tych pracowników, którzy jednak którzy jednak też mają swoje potrzeby fizjologiczne robotami, które będą po prostu dostarczać, przekładać, które będą po prostu wszystko pakować, dostarczać, a my tylko będziemy zarabiać. No ale właśnie problem jest taki, jak będziemy zarabiać na to, co chcemy sobie zamówić w Amazonie. Czy właśnie jak będzie wyglądać w przyszłości rynek pracy, kiedy zastąpią nas roboty, które i sztuczna inteligencja, która, no, która nie ma potrzeb fizjologicznych i która po prostu jest nieomylna w pewnym sensie w realizacji przynajmniej wyznaczonych odgórnie jej zadań. Więc no, to jesteśmy w czasach takiej ewolucji, nie tylko ewolucji geopolitycznej, ale też ewolucji związanej z rynkiem pracy, no i właśnie aż strach się bać troszeczkę, ale jak to mówią, obyś w ciekawych czasach żył, więc może po prostu patrzeć z pewnym takim zainteresowaniem. Być może sztuczna inteligencja ułatwi nam jednak nasze życie, uczyni jeszcze bardziej wygodnym i być może jednak pojawią się nowe miejsca pracy związane ze sztuczną inteligencją, a być może chociaż może tutaj zakrawa to na naiwność, być może pojawią się jakieś nowe rozwiązania. Niemniej właśnie ja to obserwuję od 20 lat mieszkając we Francji, jednak ludzie mają coraz mniejsze środki na codzienne życie, dlatego że no niestety czynsze zabierają coraz większą część naszych dochodów i po prostu na taką konsumpcję, na domknięcie miesiąca po miesiącu zostaje coraz mniej środków, więc widzę to nawet osoby pracujące na pełen etat w takich no, zwyczajnych zawodach, no mają problem z domknięciem domowego budżetu pod koniec miesiąca, więc kiedy tutaj przyjeżdżałam na początku kolejnego tysiąclecia, wydawało mi się, że bogaty Zachód, ale wtedy rzeczywiście łatwiej było domknąć domowy budżet pod koniec miesiąca. Teraz wydaje mi się, że właśnie coraz bardziej dzieje się taka, po francusku się nazywa prekaryzacja, czyli takie właśnie, czyli właśnie to, że opieramy się na takich coraz bardziej dorywczych pracach, coraz bardziej dociskamy domowy budżet, coraz więcej kosztuje nas mieszkanie i coraz mniej mamy jakby środków na po prostu na konsumowanie czegokolwiek, więc widzę jakby, że to ewoluuje w tym kierunku. W Polsce to może troszkę wygląda inaczej. No nie mieszkam od 20 lat w Polsce, niemniej właśnie no w Polsce jeszcze jest więcej tego przemysłu, więcej możliwości po prostu zmiany zatrudnienia, kiedy no we Francji czuje się taki troszeczkę, ale z drugiej strony właśnie tutaj jest dużo pomocy, dużo systemów takich socjalnych, które sprawiają, że podobno teraz coraz więcej osób opuszcza miejsce pracy po to, żeby mieć więcej czasu do siebie, żeby po prostu korzystać ze swojego życia, wiedząc, że no w jakiś sposób tutaj zostanie to skompensowane systemem socjalnym. No właśnie, obyś żył w ciekawych czasach, jak to mówią. Dziękuję Wam serdecznie, no i mówię do zobaczenia.